Bardzo mocna rozgrzewka. Linok Ney, widzieliście Państwo. Filipa Bagińskiego. Pokazali pełnię możliwości. Bomba w górę. Zabieramy ostatnie zakłady i za chwilę ostatnie wolty. Ustawią się w linii. Przypomnijmy, jeśli chodzi o fall start, sytuacja jest taka, że jeżeli pół zaprzęgu przed linię wysunie się jeden z uczestników, to w tym momencie mamy fall start bez konsekwencji dyskwalifikujących, a więc jeszcze raz wracamy na to miejsce, skąd zmierzyliśmy 2000 metrów i wówczas przemknął obok sędziego startera. On da sygnał chorągiewką, że wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i wówczas 2 km pokonają z prędkością powyżej 40 km na godzinę, około 45. Te najszybsze kłusaki francuskie, między innymi dzisiaj w Paryżu, ścigać się będą z prędkością ponad 50 km na godzinę, ale mają o co się ścigać tam w puli nagród tej głównej gonitwy. 150 tysięcy euro. 150 tysięcy euro. O takie pieniądze ścigają się kłusaki we Francji. A już za moment zaczną się ścigać w ostatnim dniu wyścigowym na Sopockim Hipodromie. Ścigać się będą o puchar Stowarzyszenia Hodowców i Użytkowników Kłusaków. A więc ścigać się będą o swoje. Coraz mniejszy promień tych wolt i nastąpi taki moment, że przestaną kręcić te kółka, ustawią się gonitwy pierwszej. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami, a więc możemy zacząć emocje, uruchomić adrenalinę. 2-1-10-4. 2-1-10-4, a więc faworyci, jeśli chodzi o to otwarcie. Ale to wszystko będzie się tasowało gdzieś tam dalej. Na razie w czapeczce białej na pierwszym miejscu pilnuje wewnętrznej Obsess Oaks i Dorota Bińkowska, ale tuż za nią żółta czapeczka i czerwona czapeczka, żółta Filipa Bagińskiego, niebieska Linda Lea na miejscu drugim, a więc jedynka, dwójka, dwójka teraz atakuje pierwszą pozycję i Linda Lea na czele wyprzedza Obsess Oaks i białą czapeczkę zasiadającej w sulce Doroty Bińkowskiej. 2-1 i bardzo blisko dziesiątka Linot Lej i mamy także czerwoną czapeczkę Mistis Oaks, jeden z faworytów z numerem siódmym, Mikołaj Józef Hełkowski, i są dokładnie na przeciwległej prostej, są na jej półmetku, jeszcze około 400 metrów i wejdą w wiraż, pokonają ten łuk i zobaczymy ich na przeciwległej prostej. Leszek Łukawski, Linda Lea, miejsce pierwsze. No i teraz już na drugim miejscu dziesiątka Linot Ney, a więc 2-10-1. Tak wygląda sytuacja na czele. Tak wygląda sytuacja niezmiennie na czele w momencie, gdy składają się tam na łuku, ale różnice niewielkie i z pewnością decydujące rozstrzygnięcia zapadną na Państwa oczach tu na ostatniej prostej. Z numerem drugim na pierwszym miejscu Linda Lea, na drugim Linot Ney i Filip Bagiński w żółtej czapeczce. Jest bardzo blisko w niebieskiej czapeczce ścigający się o zwycięstwo Leszek Łukawski i już są w połowie łuku i jeszcze nic się nie zmienia. Nadal bordowa teraz włącza się czapeczka, to jest z numerem 9 Lanis Amarantowa czapeczka Romana Mateusiaka na trzecim miejscu, a więc Linot Ley, Linda Lea i Lanis, a więc 10, 2 i 9. Tak wygląda sytuacja przy wyjściu na ostatnią prostą i poszli bardzo szeroko i ci z zewnętrznej i ci po wewnętrznej mają jeszcze olbrzymie szanse. Niebieska, Leszek Łukawski, a więc jednak Linda Lea, tak znakomicie walcząca wczoraj. 2, 10, 7, 9. 2, 10, 7, 9. Taka jest nieoficjalna kolejność. Nie było niespodzianek. Ci, którzy zwyciężali wczoraj, rozstrzygali kwestie istotne na celowniku.